we fragmencie Ewangelii świętego Jana, którego dzisiaj wysłuchujemy, Pan Jezus mówi do uczonych w piśmie, do tych, którzy zajmowali się Pismem Świętym, badaniem świętych pism, że może się przydarzyć, że badając to, co tam jest napisane, można się rozminąć z istotą. Oni szukali faktycznie tego, co tam jest napisane, natomiast Jezus zwraca uwagę, zobaczcie, co się wam przytrafiło. W Piśmie Świętym szukacie życia, szukacie dostępu do życia, które daje Pan Bóg, a nie rozpoznaliście w tym waszym szukaniu, w tym waszym interpretowaniu mnie, który właśnie przynoszę to życie, mnie, o którym właśnie jest tam napisane. Tak bardzo się zamknęliście w tych waszych interpretacjach, w tym waszym odczytaniu, że nie otworzyliście się na to, o co tu naprawdę chodzi. Przypomina mi się taki hit sprzed kilku dekad, Jaskółka uwięziona, o tekście dość tajemniczo brzmiącym. Pamiętam, kiedyś z rodzicami i bratem się zastanawialiśmy, coś takiego może on oznaczać. Śpiewany utwór przez Stana Borysa i gdzieś w internecie szukając interpretacji, najpierw się natknąłem na pomysł, że to może siostra wykonawcy właśnie piosenki, która podobno poszła do zakonu i właśnie no, ta sytuacja, w której się znalazła, miałaby rzekomo w jego odczytaniu być takim uwięzieniem. Ktoś inny się doczytał, że to może śmierć, bo to ten czarny brylant wrzucony w ten świat przez diabła, więc różne przeróżne interpretacje, które gdzieś tam się nasuwały różnym osobom. Natomiast zobaczcie, jaki absurd, że te osoby gdzieś nie sięgnęły do źródła. Bo się okazuje, że źródło było takie, że nieopodal, jesteśmy w Gdyni, więc nieopodal, w Oliwie, w Gdańsku, faktycznie jaskółka, wleciała do katedry. Działa do katedry i uwikłała się w pajęczynę, zaczęła się miotać i ten obraz zaczął ówczesnym twórcom sztuki jeszcze za poprzedniego systemu przypominać ich sytuację, że oni tak się miotają, chcieliby tworzyć w sposób wolny, a właśnie no, nie mają takiej możliwości i właśnie to ich życie przypomina jaskółkę i Stan Borys, który się no, mocno utożsamiał z takim właśnie samopoczuciem, no, wyśpiewał to właśnie w ten sposób. Zresztą podobno oryginalny tytuł też brzmiał inaczej. Ciekawe, nie? Ciekawe, że właśnie można w tym interpretowaniu, w tym niby obcowaniu z jakimś tekstem zupełnie rozminąć się z tym, co tam jest napisane. I przed tym Pan Jezus przestrzega, nie? Że nie ulegajcie tej pokusie, żeby pójść za jakąś swoją interpretacją, za potwierdzeniem tego, co wy myślicie, co wam podpowiada wasze myślenie, co jakoś pomogłoby wam usprawiedliwić ten sposób życia, który sami sobie wybraliście, ale otwórzcie się na konfrontację faktycznie z tym słowem, bo to jest słowo, które ma dać wam życie, nie? To jest słowo, którym właśnie Ojciec was szuka i próbuje was odnaleźć i potrzeba zmierzyć się z nim w prawdzie. Thank you.